Proszę Państwa, korzystając jeszcze z okazji, co do amfoteryczności, jakiś czas temu dostałem pytanie, na które odpowiedziałem, że odpowiem doświadczalnie, mianowicie o charakter chemiczny tlenku i wodorotlenku srebra. Jak wiemy, wodorotlenek srebra jest nietrwały i od razu przechodzi w tlenek, ale do czego zmierzam? Dostałem informację, że wodorotlenek srebra jest amfoteryczny, więc po prostu stwierdziłem, że pokażę to doświadczalnie. Jeżeli ja do roztworu soli srebra, w tym przypadku azotanu srebra, dodam troszeczkę roztworu wodorotlenku potasu, strąca nam się osad. No to jest reakcja znana. Jeżeli dodam wody amoniakalnej, tu mam troszeczkę rozcieńczoną, to również strąca nam się, aczkolwiek już dodałem za dużo, bo się roztworzył, bo się przy okazji roztworzył, tak? No, pytanie, czy to świadczy o jego amfoteryczności? Nie, jak pokazywałem w poprzednim filmie. Dodajmy nadmiaru zasady do tego tlenku srebra i zwróćmy uwagę, że tutaj nie obserwujemy jego roztwarzania. Jeżeli natomiast dodamy tutaj wody amoniakalnej, proszę zwrócić uwagę, od razu się roztwarza. Roztwarza się, o! Roztwarza się, bo po prostu tworzy kompleksy z amoniakiem, gdzie ligandem jest cząsteczka amoniaku, a nie jon OH-. Jeszcze raz możemy to spróbować zrobić i już nam się powinien roztworzyć praktycznie cały. Ligandem jest jon NH, cząsteczka amoniaku, a nie jon OH-. Wodorotlenek srebra nie jest amfoteryczny w środowisku wodnym. Ok, dziękuję, pozdrawiam.